Siemaneczko, witam na kanale, jestem Bartul, zaczynamy 55. odcinek z Hogwarts Legacy. Zrobimy sobie, moi drodzy, zadanie główne, które mamy, mianowicie Feniks z Popiołów. Jesteśmy w pokoju życzeń, przy okazji pozbieramy sobie tutaj wszystkie te fanty. Niech nam to rośnie dalej. Czy tego będziemy potrzebować, czy nie, to już jest inny temat. Zidentyfikujemy. O kurde, mamy szalik rubinowy i maskę. O, widzicie, kurczę, muszę to posprzedawać. Zaraz pójdziemy gdzieś, żeby to posprzedawać. Ale moment, na razie zobaczę tutaj, czy mamy coś. 99. Coś lepszego. 37 poziom. 99. Tu mamy 105 aż. To wszystko jest słabe. O, setka. Aha, to miałem. Zmniejsza obrażenie zadawane przez trolle. Dobra, to nie, tego nie będę zmieniał. Ok, zmienimy sobie tylko wygląd tutaj tego wyposażenia, jak co odcinek, żeby... W sumie, czekajcie, było to... A w sumie może to być... chociaż to jest zielone, a ja nie mam tutaj... O, może być, to może być. Jeszcze ewentualnie zmienimy sobie czapkę na coś innego, może taką... O, ja wiem. O, może to będzie pasować lepiej. Taki detektyw, kurde, dobra. Może być, super. Dobra, ludziska, robimy zadanie od Smyka. Powiem wam, gra strasznie szarpie, no nie da się grać, nie wiem co się stało. I pozjeżdżałem trochę ustawieniami na dół. DLS-a mu uruchomionego. Nie miałem takich problemów wcześniej. Mam 17 wigenów. A ja muszę mieć ich 25. Dobra, zaraz ze Smykiem pogadamy. Feniks z Popiołów. Zobaczymy, co tu będziemy musieli zrobić. Witaj, Smyku. Profesor Weasley mówiła, że masz jakiś pomysł. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts. And Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix Natty mentioned, the one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well. Which means it could be in danger. Pójdę go uratować. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Dobra, otwórz dziennik. Wiecie, to najlepiej będzie, jak użyjemy szybkiej podróży. Po co ma tam wchodzić? Mapa świata. Oj. Co to jest? Dobra, przenosimy się tutaj. Kurczę. Będziemy eksplorować nowe tereny. W sumie to dobrze. Mam nadzieję, że trochę w ramach jakichś zadań właśnie będziemy te tereny południowe zwiedzać. What are you up to now? Revelio. Kurczę, wcześniej ta gra chodziła idealnie, a teraz no patrzcie co się dzieje. Ja cię pierdzielę. Nie wiem czy to wina gry, czy wina komputera, ale powiem wam, że coś podobnego było w tym też. O kurde, nie da się grać.
unlimited imagination. Znaczy, ja nie będę chyba walczył z nimi. Tylko sobie polecę miotełką. For as snooty as Upper Hogsfield is, I don't have much to steal. O, o, to to. Place has seen better days. To ewentualnie możemy zrobić. Rebellion. A tą kulę musimy gdzieś dostarczyć. Pytanie gdzie? O, tam jest. Dysk mi, kurde, rzęzi. To by to była wina dysku, kurde. O, handlarz jest. Znakomicie. To sobie posprzedajemy te rzeczy. Hello. Do you have anything for sale? That I do. The name is Rohan Prakash. And what? Is that right? How long have you been in business? Well, I've only been running it a short time myself, but my... Dobra. Nie traćmy czasu na pogawędki. Please have a look. O, miotła, władca przestworzy. To kupię, bo to jest w ramach. An excellent purchase. Dobra, ja sobie zrobię cięcie, posprzedaję te rzeczy, żebyście nie musieli czekać. Thank you. I hope to see you. Revelio. Miotła się przyda. Abandoned long ago, no doubt. Dobra, a ta kula jest tutaj, dobra. I tą kulę musimy dostarczyć tam. Czyli ja sobie tutaj wezmę zaklęcie i postaram się tą kulę tam wtoczyć. O, shit. Revelio. Depulso. Dobra. Najpierw musimy tutaj usunąć te deski. Deo. Nie wiem, czy to zaliczy się, bo tu mamy deski. No, powiem wam, że to jest tragedia. O, tutaj mam szybką podróż, to możemy to... Zblokować. A tu jest tutaj, dobra. Płomień. Płomień Fiu. O, trolla to bym pokonał. Ja
pierdziele. The beasts around here can sleep a bit easier now. Revelio. A co to kurde jest? Aha, labirynt. W zasadzie to możemy to zrobić. This looks intriguing. Revelio. Aby uczcić swój ślub z Artenizją, Eunon stworzył dzieło życia okazały labirynt, dla którego inspirację stanowił podobno grecki czarodziej Dedal. Podczas wesela wszyscy goście zostali zaproszeni do wejścia do labiryntu w poszukiwaniu rzekomo ukrytych w nim bogactw. Tak głosi opowieść, obecni tam czarodzieje i czarownice dostrzegli coś w Eunonie i postanowili zostać. Ci natomiast, którzy weszli, już nie wrócili. Na tym jednak terror się nie skończył. W ciągu następnych lat w labiryncie Blackwooda zginęło aż 1000 szkockich mugoli zwabionych w jego głąb obietnicą złota. O, ciekawa historia. Dobra. Jak już zbieram oczywiście skrzynię, to się nam tutaj labirynt usuwa. Revelio. Tu mamy tą magię. Bo tak wygląda, aby brakowało pamięci. Albo dysk nie dawał rady. Ale coś jest kuźwa nie tak, no to tak nie było wcześniej, przecież no kurde grałem. Jakiś patch wyszedł kuźwa, który spieprzył wszystko. Szlak by to. Ja może przeinstaluję grę, wiecie? Po tym odcinku Góra Jaskinia Feniksa. O kurde, brzmi ciekawie. Ciekawe, czy będziemy mogli na Feniksie latać na przykład. Albo czy będziemy mogli Feniksa hodować. Feniks pobiegł. Rookwood's poachers are already here. Revelio. Bo tutaj widzę, mamy skarb, który musimy zebrać. Nie mam bombardiera. Dobra. Revelio. The flames consume you. Wicked Bringer. It is Nora Treadwell's guardian angel. To jest tropiciel kłusowników, a tu mam czatownika załatwić. Dobra. Już tego nie zrobimy. Revelio. It's shameful what you've done to helpless beasts. Confringo. Tu jest skrzynia, którą na razie nie mogę podnieść.
Ej, kurde, co to jest? O, jak kamerę ustawimy, to mogę to zebrać, tak? Dziwna sprawa. Dobra, pierdzieć to. Aha, ja pierdzielę. Ale wtopiłem. Tu jeszcze jest przejście. Prawdopodobnie do tej skrzyni właśnie, a tutaj mam jakieś zarodniki. Z pająkami. Kurczę, duża ta lokacja, ja pierdziu. More poachers. How many are there? Nerve in our midst. It isn't Nora Treadwell's Kingfringo. Expelliarmus. Bombardo. Incipio. Leviathan. Oh, it's a bit like a crucifix. O, klucz do bramy. Revelio. Klucz do bramy, dobra. To chyba do tej, nie? The Phoenix. Trochę mały ten Phoenix, no ale... No, nie taki mały. Fajny, fajny. It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do. Czekajcie, się to zajmie. Pójdziemy tam, to jeszcze pozbieramy. I hope you have your affairs in order. Revelio. Alohomora. Trzeci poziom zamku, to tak jakby tutaj coś było. Revelio. Fajna lokacja, kurczę. Chciałbym to wszystko pozbierać. Szczególnie chodzi mi ten, o ten skarb, żebym, kurczę, mi jest zaliczony. There it is again. Oh shit. Confringo. Aha, ja tutaj muszę iść. Chyba. Nie wdrapie, cholera, za żadne skarby. A jeszcze się przyblokowałem. Kapitalnie. Shit. Revelio. To co to jest? A tutaj trzeba zeskoczyć, dobra. Jaki zmi amator. Oh.
Confringo. Revelio. Co to mamy? Grzybki? To chyba nie chce mi się za bardzo iść, ale dobra. Staram się zebrać skarb, który tu jest na tej mapie, przy czym nie wiem, czy już to zrobiłem. Mapę nie mogę sprawdzić. Revelio. Confringo. Bombarda. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Traf płonącego przeciwnika, żeby wybuchł. Ciekawe. W ogóle fajna lokacja, wam powiem. Fajna ta jaskina jest. Tortury płonącego wroga. Revelio. W sensie tortury to? Lepiej by tu zszedł, kurde, na dół. Confringo. Revelio. Noż kurde pieczone. Ja w tą, on w tą. Confringo. Crucio. Dobra, wyzwanie pojedynków włączone. Revelio. For Highwing. Your poaching days are over. Revelio. Revelio. Trochę lepiej teraz ta gra działa. To jest dlatego, że to mamy taką zamkniętą lokację, nie? O, to jest chyba ten skarb. Jest. Wiszące... kurde. Uciekło. Ale cieszę się, że udało mi się to zebrać. Kolekcja zaktualizowana. Feniks, proszę. Mamy pytanie. A
proszę, i Feniksa mamy. Uratuj zwierzęta. Powstanie z popiołów, odblokowane osiągnięcie. Super. Zrobiliśmy coś wartościowego. Myślę, że teraz wrócimy do naszej wieży. I postaram się może tego Feniksa. Chociaż to był samiec czy samiczka. W sumie jak ja to mogę teraz sprawdzić. 4 punkty mamy do wydania, wow. Dobra, teraz nie będę się tym zajmował. Wyjdźmy stąd. Wiecie co? Kurczę, muszę 2 zadania robić na odcinek, bo ta seria będzie bardzo długa, a jeszcze tych zadań pobocznych tam trochę jest. Więc ja się... O kurde, co to za lokacja? Strasznie to kisi, cholera. Ujojojojo. 37 poziom. My fault you're a deadly great spider. Revelio. Revelio. Dobra. Nie wiem, czy to był tutaj jako boss to było? Czekajcie, nikczemny Nie, nikczemni wrogowie, 0 na 1, czyli to nie był boss. Wiecie, to jak już tu jest, to zróbmy to. Revelio. Na tej jaskinie. O kurde. Confringo. Pajęczyna. Fajne to. Oj. Patrzcie, co tu będziemy musieli zrobić. Przesadziłem. Kurczę, jak teraz ładnie chodzi gra płynnie. Revelio. Nie wiem, co się działo wcześniej, powiem wam. Może trzeba odczekać te pół godziny. Może się tam coś doczytało. Ale ja no generalnie kurczę te pierwsze 51 odcinków, które nagrałem. No świetnie. Rependo. Działało to wszystko. Descendo. Depulsor. Accio. Wingardium Leviosa. Muszę gdzieś pewnie postawić. Aha, czekajcie, bo tu zagadka. Mam jakieś szachy. Czekajcie, tu jest... to jest... kto to jest? Król? A tam to co to jest? Wieża? Muszę zaszachować chyba, wiecie? Czekajcie, no szachy znam przecież, ruchy figur. To jest konik. Konik tutaj atakuje. Czy też tutaj się może ruszyć jeszcze ten. Nie, to jest. Aha, dobra, to wiem, o co chodzi. To wystarczy tutaj dać tylko. Otwarło się to jeszcze mi się wydaje. Nie. Gówno się zrobiło.
dziwna sprawa. No bo królowa, tak, tutaj to jest chyba królowa, tak. Ona ma ruchy tutaj po skosie i w boki. Także król może... Znaczy ja muszę zaszachować w ogóle króla wieżą. Ewentualnie możemy to zrobić... Nie, no tutaj musimy zrobić. Dobrze, zrobiłem to. Tutaj jest... koń ma ruch w to miejsce. Tutaj jest wieża. Dobra, wiecie co, ja się zastanowię, ale nie, czy ja tutaj... znikł mi ten znaczek? Dobra, czekajcie, popróbujemy. Tak się, kurczę, zastanawiam, czy może... Może to po prostu mamy podpalić. Ale to się, kurczę, nie chce palić. Czy to nie... Czy to nie o to chodzi? Nie mam pomysłu za bardzo, co tutaj, kurczę, zrobić. Wszystko jasne. Powiem wam, że no musiałem skorzystać z poradnika, bo w życiu bym tego nie odkrył, że to tak należy zrobić. Patrzcie, musimy użyć tego czaru. O, dokładnie tego. Przekształca przedmioty. I teraz sobie tutaj przekształcimy to. I teraz musimy oczywiście to ustawić. To mamy w tym momencie... To jest chyba wieża? Kurczę, wiecie co, nawet nie wiem. Siednie to. Aha, okej. Okay. W zasadzie to nawet nie musiałem tego ustawiać. Najważniejsze to, że mamy sekret zaliczony. Mamy tutaj, widzicie, na mapie znikł nam ten znaczek. O kurde. Skrzynię skarbów 1 na 2. Dobra, ja sobie to zbiorę w ten. Po odcinku. Muszę się tam wrócić, a widzicie. Spieprzyłem. Feniks popiołów, przepraszam. Feniks jest bezpieczny, teraz muszę zabrać go do pokoju życzeń i pokazać mu jego nowy dom. Pokój życzeń. Tylko wiecie co, tak się składa, że ja chyba nawet miejsca nie mam, ale dobra. Coś tam kogoś wypierdzielimy. Co tak pusto się tu zrobiło? Did you find the Phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable. Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... Oj, oj, oj. My heavens. O kurde, Phoenix ma oddzielny swój domek. Patrzcie, mamy pióro Feniksa, które jest pewnie holendarnie ciężkie do zdobycia. What a beauty. You keep it close. Dobra. Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. Dobra, 15:32. Ja pierdziu. Revelio, you should be proud of all the potions you've brewed. Zaraz jeszcze rzucimy okiem na tego Feniksa. Nie wiem, czy go mogę nakarmić tu. A, gość ma oddzielną hacjantę.
Tylko pytanie, czy możemy go... Shit. Wiecie co, mamy nową lokację. W tych nowych lokacjach zazwyczaj są poukrywane skrzynie ze skarbami. No, tam się nie da wskoczyć. Dobra, okej. Tam jest jajo Feniksa? Revelio. Gdzie, kurczę, po tych 30 minutach gra zaczęła dobrze działać. No tam też chyba nie damy rady wejść. Revelio. Chociaż nie wiem, czy tutaj znajdziemy jakąś skrzynię. Do tej pory w tych poprzednich lokacjach były sekrety. O, coś tam jednak jest. No, zobaczymy. A, jak mówiłem, proszę Państwa, o. Cyk. Niski filar. Tutaj też mamy coś do zdobycia. Tędy nie wyjdziemy. Ale tu wyjdziemy już, dobra. Zdaje się, że jeszcze jest jedna skrzynia. Tam pewnie w tych ruinach, na bank. Nie wycinam tego, bo czasami... nie wszyscy o tym wiedzą, że te sekrety są tu poukrywane. A co to jest to? Jajo popiełka. Chyba nakarmę Feniksa po to, żeby zdobyć jego pióro. Ale mały ten Feniks trochę, no ale ogólnie spoko. Trzy sztuki. No i tutaj mamy, widzicie, chyba ten, jeszcze jedną skrzyneczkę. Już chyba nie zdążymy, kurczę, kolejnego zadania zrobić, no cóż, trudno. Tutaj wszystko. Zbieram ten nawóz, ale tego nawozu nie używam w ogóle. Samo rośnie. Od czasu do czasu przychodzimy, zbieramy. A, wiecie co, w sumie to można by to ulepszyć. Muszę trochę poulepszać, żeby też zdobyć, wiecie, te osiągnięcie, nie? A, bo tu jest ulepszenie na... O kurczę, takie drogie? O shit, a, bo to jest drugi poziom, a...
Dobra, tutaj tyle chyba. A tutaj jeszcze mamy to. Pióro Mrodka. Okej, okay, jeszcze mamy kilka minut. Tutaj widzicie, mamy zadanie właśnie kolejne, zajęcia z historii magii. Ale tego już nie będziemy robić. Tutaj mamy pokój łamigłówek de Pulso 2. A tutaj mamy pokój łamigłówek de Pulso 1, przy czym na razie tego nie będę robił, bo jakoś nie czuję się na siłach w tym momencie, żeby to robić, może innym razem. A my się chyba przeniesiemy gdzieś na mapę świata. Zwróćcie uwagę, że tutaj ile nam tutaj rzeczy zostało. 4 strony przewodnika aż do zdobycia mamy. Tutaj wszystko wyczesałem. Tutaj został ten nikczemny wróg. Chociaż czekaj. Nie, mamy zaliczone to. 3 na 3. Tak. Zaliczyło nam to, widzicie. A martwiłem się, że coś jest nie tak. Okej. Okay. Super. Tu mamy 100%. Tutaj mamy jeszcze sporo do zrobienia. Możemy ewentualnie tutaj zrobić sobie cyk. Cambridge. Szybka podróż. O matko, trochę jestem zmęczony już. Zrobimy jeszcze z 5 minut grania. Ale fantastyczna gierka. Co prawda dosyć często robimy podobne aktywności, aczkolwiek... A tutaj się znowu doczytuję. Właśnie, powiem wam, że to tak nie działało wcześniej. Nie da się kompletnie nie nagrać. Nice to see you again. Likewise. What do you have for... Shit. What are we looking for today? Ah. Dobra. Thank you for stopping in. I appreciate it. Nie mogło się to stać troszkę później. Tylko pod koniec mojej serii. Co za pech. A tu będziemy niszczyć. Here's a pleasant surprise. Confringo! Wszystkich jest chyba 5. Nie mogę atakować się podczas lotu. O, przejście jest otwarte, więc przypuszczam, że tam czeka nas. This looks intriguing. Zagadka. Revelio. Oh shit. Bombarda. Tego chyba zapalać nie musimy, nie? Confringo. Revelio. Nie wiem, powiem wam, że mi sprawia satysfakcję to, że robimy te aktywności poboczne, że jest ich coraz mniej, że dzięki temu zdobędziemy osiągnięcie, że dzięki temu będziemy mieli 100%. W ogóle
grafika jest przyjemna. Ostra jak brzytwa. No. Chce się zwiedzać wszystkie lokacje, nie? Tutaj mamy jeszcze kurczę to, ale tam się nie chce lecieć. Tutaj mamy handlarza. Tu jest legowisko wilków. Zresztą ja bym chciał może bardziej z trollami powalczyć, no ale w tym momencie to... A, dobra, ludziska, już nie ma co przedłużać. Myślę. O, proszę. W cieniu nadziei. Zresztą, jak tu wejdziemy chyba w dziennik. W cieniu góry mamy zadanie główne. W cieniu nadziei i zadanie poboczne, które się pojawiło na mapie właśnie w Hogwardzie. To może się tam przeniesiemy. I sobie to zadanie zrobimy tutaj. O, proszę. Mamy zajęcia z historii magii. Dziękuję za oglądanie. To wszystko w tym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Czołem.